Miliony złotych powróciły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po kontrolach przeprowadzonych przez pracowników, a więcej na ten temat opowie mi Iwona Kowalska, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani Iwono, jaka kwota dokładnie i z jakiej okazji, że tak powiem, wróciła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? O, to są ogromne miliony, ponieważ w całej Polsce było to ponad 200 milionów. Tylko na Dolnym Śląsku odzyskaliśmy ponad 1 200 000 złotych. To można powiedzieć niewiele, ale bardzo dużo, szczególnie dla tych osób, które te pieniądze musiały oddać. Pani Iwono, no właśnie, dlaczego musiały te pieniądze oddać? Czego te kontrole dotyczyły? Przecież my te zasiłki płacimy z pieniędzy wszystkich podatników, więc musimy o te pieniądze dbać. My te kontrole robimy przez cały rok i tak naprawdę każda osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim, może być skontrolowana dwukrotnie. Więc jeżeli ZUS u Nowaka pojawi się dwukrotnie, to wcale nie dlatego, że na pana Nowaka się uwziął, tylko dlatego, że tak może być. Czyli pierwsza kontrola, lekarz orzecznik może zaprosić na badanie i sprawdzić, czy chory jest jeszcze chory. Jeżeli jest chory, kontynuuje zwolnienie, jeżeli już jest zdaniem lekarza orzecznika zdrowy, a niestety w następnym dniu musi wrócić do pracy. Drugi rodzaj kontroli to wtedy, kiedy inspektor zapuka do nas do drzwi i zobaczy, co my robimy w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jak ludzie tłumaczyli się, kiedy kontrola wykazała jakieś nieprawidłowości? Ja po pierwsze powiem, że wcale nie należy się bać, jeżeli my przyjdziemy do domu i się okaże, że kogoś nie ma, ktoś na przykład był u lekarza lub był w aptece, bo wtedy trzeba się z nami skontaktować i się usprawiedliwić, powiedzieć dlaczego tej osoby nie było. I takie usprawiedliwienie my bardzo często uwzględniamy, natomiast na pewno nie uwzględnimy usprawiedliwień typu mąż wyjechał do Egiptu, bo lekarz mu zalecił zmianę klimatu, więc to jest absolutnie niemożliwe, lub jeden z naszych ubezpieczonych w trakcie zwolnienia lekarskiego brał udział w maratonie i tłumaczył się, że lekarz mu zalecił troszeczkę ruchu. No, tego rodzaju tłumaczeń na pewno nie uwzględnimy. Dziękuję ślicznie za rozmowę o pieniądzach, które powróciły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypominam, są to miliony złotych. Rozmawiałem z Iwoną Kowalską, rzeczniczką ZUS-u na Dolnym Śląsku.